się naprawianie. Zaczynamy! Dzień dobry, cześć wszystkim. Trochę mnie nie było, znowu. Ale mam tu takiego skarba, powiem wam szczerze. 442. Mam do niego wielki sentyment. W sumie byłem kilka dni temu u rodziców, czegoś szukałem w moich starych gratach, które jeszcze u nich trzymam. Nie wiem, czy ktoś tak jeszcze ma, czy tylko ja jestem taki, że nie wyprowadziłem się do końca. I znalazłem właśnie ten magnetofon. Muszę wam powiedzieć, że to jest mój pierwszy sprzęt Unitary, jaki kupiłem. Fakt, że na kredyt, bo to były pieniądze pożyczone od mojej babci, której jej nigdy nie oddałem, w sumie nie upominała się. A teraz niestety nie żyje i nie oddam jej. Trochę przykre. A chętnie bym mógł, chciał mieć możliwość, żeby móc jej oddać te pieniądze. Ale wracając do tej akcji. Magnetofon jest w makabrycznym stanie, jeżeli chodzi o front panel. Ale na moje usprawiedliwienie powiem, że już taki kupiłem. Kosztował mnie chyba 40 albo 50 zł. Nie pamiętam, musiałbym się spytać mojego kolegi, od którego go w sumie odkupiłem. Ojej, co to jest, jakieś dziwne coś. Jakby termopad. Sporo kurzu. Wracając do konkretów. Ogółem sprzęt ma tu taki dziwny symbol, którego nigdy na innych nie widziałem. Krótko jego historii. To były czasy chyba jeszcze przed gimnazjum, gdzie 40 ziko to było dużo pieniędzy, więc naprawdę było mi ciężko zdobyć te pieniądze w tamtych czasach. Naklejkę 3M nakleiłem ja, dostałem jako harcerz początkowy i mieliśmy taką akcję, dostawaliśmy naklejki na opatrunek z takich śmiesznych ciekawostek. Sprzęt dostałem jako nie do końca sprawny, po prostu wada troszeczkę była utajona. On po naciśnięciu start często nie odpuszczał. Cały czas wyłączało się audio, tak? Przestał grać, ale cewka trzymała, o tu brakuje tego, ciekawe co się stało. Cewka trzymała nam ten mechanizm, zaczęło coś się świrować i ja jeszcze wtedy nie dosyć biegły w elektronice. Znalazłem po prostu jakiś, jeżeli dobrze pamiętam, tranzystor, który miał nogi lekko przyśniedziałe i blisko siebie. Po oczyszczeniu tego, zwiększenia tej odległości, ta usterka ustąpiła i sprzęt był naprawdę już do używania i troszeczkę taśm razem żeśmy przesłuchali. Więc myślę, że teraz jakieś takie 15 lat najmarniej, może nawet więcej. On leżał u mnie podczas wszystkich moich przeprowadzek. O, to nie przykręcony jest za bardzo. Tak, nie przykręcony jest. Ja też może tak go dostałem, ewentualnie ja czegoś nie przykręciłem. Nie pamiętam też, jakie inne czynności serwisowe były przy nim przeprowadzane. Nie wiem, czemu szybka jest zmatowiona, ale być może kiedyś ją kleiłem na kropelkę, bo się po prostu naprawdę nie znałem. Byłem mega smarkiem i żałuję wielu decyzji z tamtych lat. Ale naprawdę bardzo byłem z niego zadowolony, był to mój chlubowy sprzęt i słuchałem głównie na słuchawkach, bo żeby kupić wzmacniacz, to proszę was, kiedyś Unitry? Zapomnijcie. Jeszcze muszę zaraz zobaczyć, czy głowicy nie wymieniałem, bo mam jakieś takie dziwne flashbacki. Ta jest... Chyba nie wygląda na naszą, mogłem zmieniać, nie pamiętam, czy to w moim sprzęcie, czy komuś, ale dobra. Ogólnie tak, sprzęt kupiony od mojego kolegi z bloku obok. W moim wieku chodziliśmy razem do szkoły, od Kamila też. Jego mama Grażyna pracowała wtedy w firmie Polton, która miała siedzibę, jedną chyba z kilku, w miejscowości Stojadła w Mińsku Mazowieckim. Wiem, że jak dawałem im kasetę, to mi nam za parę groszy nawijali nową taśmę na jakichś specjalnych maszynach do nawijania taśmy, abym tylko zostawiał im wyciągnięte startowe taśmy, więc mogłem mieć fajną 90. Też od tego kolegi Kamila miałem dużo wtedy oryginalnych kaset oraz płyt, więc mega dzięki. Pozdrawiam serdecznie sąsiadów z osiedla na Topolowej, pana Kamila już teraz, bo jesteśmy już dorośli, duży, panią Grażynę, jego mamę. No i mam nadzieję, że się kiedyś zobaczymy, bo mimo tego, że jesteśmy w sumie w jednym mieście, ciężko się złapać, ale wróćmy do meritum. Odpalamy, tak?
O, próbował się zamknąć. Trzpień się kręci. Okej, ale się nie... Czyli... Coś jest nie tak z mechanizmem. Serio, 15 lat temu działał. Ale dobra, to jest nieistotne. Pewnie gumki są do wymiany. Słyszycie? Strasznie coś szumi albo ociera. No i się rozpędza. Nie ma siły. Staje wręcz. Nie to. Grzech teraz w sumie wrzucić taśmę. Ale powiedzcie mi szczerze, czy ma ktoś do sprzedania trochę gratów do niego? Może nowy panel, głównie szybkę? Bo chciałbym jednak go zacząć używać w pracy, bo dostałem dużo kaset. Dobra, wyłączmy go. Dziwnie odskakuje przycisk sieciowy. Ło, matko bosko. Nie wiem, czy to nie był któryś z tych tranzystorów. Ten, może ten. O Jezu, jak pięknie to pachnie. Jaki to jest cudowny zapach tej naszej elektroniki. Matko bosko, piękna sprawa. Co my tu mamy? Nie wyglądają kondensatory na uszkodzone. Więc wydaje mi się, że cała mechanika zostanie do zmiany, czyli ewentualnie paski. Tak, czuć paloną gumę. Włączmy. Fakt. Pasek jest naprawdę rozciągnięty. Trzeba zamówić będzie komplet pasków. Podejrzewam, że to też rozwiąże drugi problem. Ta sama sytuacja tutaj. O! Postęp mamy. Jest nadzieja, proszę Państwa. Tutaj wielki smutek, bo myślałem, że wrzucę jakąś kasetę i Wam coś odtworzę. Ale niestety, tu możemy zaobserwować bardzo fajny temat. To chyba była moja szczeniacka myśl techniczna. Być może coś nie tak było ze wskaźnikami wysterowania, więc pewnie to rozbierałem. Mogło brakować lub mogło nie brakować. Mogłem ja zgubić. Wtedy takie były czasy, niestety. Co ja mogę więcej powiedzieć? No jest mi miło. O, tu są jakieś... Boże, w jakiejś gumie do rzucia. Fakt, że trochę się grało na tym jakiś małych imprez. Dobra, mamy tak. Dziwną śrubkę, tu już jest jeszcze inna śrubka. Ale to były czasy. Wstyd mi trochę, kiedy człowiek tego nie szanował. Nie wiem, jak wasza historia z Unitrą. Ale tu był taki moment, że tego można było mieć w oporu. Krzyżakowa śrubka od mocowania stacji dyskietek w komputerze. Tu kolejna jakaś dziwna śrubka.
Były takie czasy, że tego było tak dużo. Patrzcie, nie widać bardzo, ale front panel był tylko przyczepiony na jedną śrubkę, że biło się chyba tego sprzęta kiedyś. Szkoda w opór. Tyle tego można było kiedyś mieć za darmo praktycznie. A teraz trzeba za te pieniądze naprawdę bulić. Dlaczego ja tu taką długą śrubkę wkręciłem? Proszę mi powiedzcie. No i to jest... Odkręcałem ten panel w 2001 roku. Kiedyś miałem manię na podpisywanie jakichś urządzeń, które naprawiałem, zostawianie sobie jakiegoś śladu. Tu chyba też coś z jodami robiłem, bo to chyba oryginalnie tak nie powinno być. Nie wiem, serio, nie wiem. Teraz na pewno bym wszystko zrobił dużo inaczej. Pojęcie zimnych lutów też zupełnie inaczej wygląda. Tu jest chyba ten tranzystor, o którym mówiłem. Tu jest jakaś masakra, widzę, że zimny lód. Jakiś stalak też, nie wiem czemu to takie kiepsko punktowane. Być może sprzęt był w naprawie. Nie wykluczam tego. Ale dobrze, zróbmy to tak jak powinno być. Dół na razie skręcę. Zamówię nowe paski. Jeżeli ktoś ma tą zatyczkę na ten czopek od kaset, od nakładania tam, to bym prosił, chętnie zapłacę za przesyłkę. Może komuś się wala, bo wiadomo, że nie wszystkie magnetofony da się naprawić, niektóre idą na części. Front panel, bardzo proszę. Nie ukrywam, że poluję na ten podwójny magnetofon, który był do tych serii, wiesz, też dodawany, ale ten by mi naprawdę umilił bardzo czas w firmie, ponieważ właśnie tak jak wspomniałem wcześniej, tych kaset mam naprawdę dużo. Liczę na wasze wsparcie. A. Dobra, tych felernych śrubek to nie będę wkręcał. I tak przypał. O kurde. Dobra, przyjdą gumki, pójdzie sprężarka, wymyjemy wszystko w miarę możliwości. Sprawdzamy główne kondensatory. Diody wlutujemy tak, jak być powinny, bo to tak trochę nieprofesjonalnie. Co jeszcze proponujecie w nim zrobić? Chętnie to wykonam, tak. No i czekam na części od was. Dziękuję ślicznie. Trzymajcie się. Do zobaczenia na przyszłych filmach. Elo.